We wtorek 16 czerwca kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i lider partii Nowa Lewica Robert Biedroń odwiedził powiat konecki. Najpierw spotkał się z mieszkańcami Końskich, a następnie udał się do miejscowości Wiosna w gminie Radoszyce, by zjeść śniadanie i porozmawiać z mieszkańcami tamtejszych okolic o ich problemach. Polityka ugościł Andrzej Ślifierz w swoim gospodarstwie agroturystycznym. Za ciepłe przyjęcie gospodarz otrzymał od kandydata książkę jego autorstwa zatytułowaną Pod prąd. Na Robercie Biedroniu wielkie wrażenie zrobiła kapliczka wybudowana przez mieszkańców. Wielu zgromadzonych chciało sobie zrobić zdjęcie z kandydatem. Lider Nowej Lewicy rozmawiał z burmistrzem miasta i gminy Radoszyce Michałem Pękalą między innymi o problemach samorządu, potrzebach lokalnej społeczności, a także o tamtejszych tradycjach i kulturze. Ponadto kandydat na prezydenta został ugoszczony regionalną potrawą. Radoszyckim kuglem. Co państwo mogłoby zrobić dla pana gminy, to pierwszą rzecz, o której pan sobie myśli, co to mogłoby być? Zwiększyć subwencję. Oświatową? Oświatową. Zwiększyć subwencję oświatową, ponieważ nie tylko samorząd radoszycki, każdy w większości samorządów mają z tym problem. Polityk jako były prezydent Słupska doskonale zna problemy oraz potrzeby samorządowców, co podkreślił w rozmowie z nami Michał Pękala. Dużo tematów było dotyczących samorządów, bo jak wiemy, pan Robert Biedroń to był prezydent Słupska i w związku z tym bardzo się interesuje samorządem. Były tematy dotyczące oświaty, były dotyczące podatków, były dotyczące subwencji, ale były też tematy dotyczące naszej potrawy regionalnej, bo która mu bardzo zasmakowała. No i obiecał, że będzie nas odwiedzał częściej. W przeciwieństwie do wizyty w Końskich spotkanie z kandydatem odbyło się w bardziej kameralnym gronie. Pozbawione było też homofobicznych docinków. Zarówno gospodarz, jak i burmistrz Radoszyc podkreślali, że tak jak Roberta Biedronia przyjęliby u siebie też wszystkich innych kandydatów. Dla nas wydarzenie byłoby zawsze, jak ktoś powitalibyśmy prezydenta Dudę, powitalibyśmy wszystkich innych prezydentów, którzy kandydatów na prezydenta. Także każdy program, każdy tego jest nam zbliżony, zapraszamy gości. Miło tutaj było gościć też burmistrza miasta Radoszyc, sympatyków bardzo dużo, było świetnie, gościna się udała. Wiosna jest tolerancyjna dla wszystkich ludzi, dla wszystkich wyznań, dla wszystkich tego, dlaczego mamy nie gościć kandydata na prezydenta Roberta Biedronia, który jest świetnym mówcą, menadżerem, także samorządowcem, jest wrażliwy na tematy społeczne, także tutaj poszły takie ciekawe rozmowy. Mieszkańcy zadawali pytania, pytał się, co doskwiera nam tutaj na wsi i co możemy jeszcze zrobić więcej, no także pytań trochę padło jak na kandydata i życzymy mu jak najlepszych wyników. Wszystkich kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej serdecznie zapraszamy do naszej gościnnej gminy, miasta i gminy Radoszyce. Już gościł u nas kilkanaście miesięcy temu Władysław Kosiniak-Kamysz, dzisiaj gościł Robert Biedroń. Zapraszamy pozostałych kandydatów, naprawdę piękne miejsce z mieszkańcami, które mają duże serca. Kandydat na prezydenta nie bez powodu wybrał miejscowość Wiosna jako jeden z celów swojej podróży po Polsce. Przypominamy, że jest on jednym z założycieli partii o nazwie Wiosna. Biedroniowi towarzyszył poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Szejna oraz szef struktur Nowej Lewicy w powiecie koneckim Robert Plech. Po spotkaniu w miejscowości Wiosna Biedroń udał się na spotkanie z mieszkańcami Stąporkowa. Więcej informacji o wizytach w Końskich i Stąporkowie znajdziecie pod linkiem podanym w artykule.